To działo się w jednym z bloków na terenie Kotli w powiecie głogowskim. Mundurowi otrzymali zgłoszenie, że jeden z mieszkających tam mężczyzn został ugodzony nożem. Policjanci, którzy udali się na miejsce, zastali 41-letniego mieszkańca powiatu głogowskiego z widocznymi obrażeniami. Znajdujący się na miejscu zespół ratownictwa medycznego po wstępnym opatrzeniu mężczyzny przetransportował go na SOR. W wyniku podjętych czynności policjanci ustalili, że w domu doszło do awantury, w trakcie której jeden z mężczyzn, używając noża, zadał dwie rany kłute oraz inne o mniejszym charakterze w okolicy brzucha i kończyn. 37-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania obrażeń powyżej dniu 7. Ich charakter wskazywał na to, że mogły one zagrozić nawet życiu 41-latka. Za popełnione przestępstwo grozi kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. O ostatecznej karze dla nożownika z Kotli zdecyduje jednak sąd.